Zapraszam do obejrzenia vloga z wyjazdu mojego i moich przyjaciół do Trzcińska Zdrój w weekend 27-28 i dzień wcześniej, czyli do 26 czerwca 2021 roku na galę WMFC The New Era. Dla szybkiego sprostowania, są to walki profesjonalne, w których punktuje się tak naprawdę wszystko. Są to walki na najwyższym poziomie w Polsce aktualnie. I co jeszcze mogę powiedzieć, że znałem swojego przeciwnika już bardzo dawno temu, bo myślę, że około lutego, marca, coś w tym stylu. Także chciałem tutaj przedstawić to, jak wygląda to od strony kuchni tak naprawdę. Także zapraszam do oglądania. Wydaje się, że wszystko spakowane. Teraz nie jest tylko jechać po chłopaków, ich rzeczy. No i można uderzać. Cóż, właśnie miałem jechać Citroenem i okazało się, że tylna oś w moim Citroenie jebła. Ale udało się, więc myślę, że jeszcze dzisiaj dojadę na miejsce walki, bo masakra, totalna masakra, zawsze coś idzie, nie pomyśli. Także Citroen C5, tak jak jest sławny, to może ktoś chce kupić coś, ten, tam, by? Right now we're in Skoda Octavia Mark 3. We are coming to Trzcińsko Zdrój. Where there's gonna be happening? Where there's gonna be WMFC, the new era, right in Trzcińsko Zdrój in Saturday tomorrow. Thank you. This was Jeremy Clarkson, BBC, Big Black Cock. Mariusz Max Kolonko mówi, jaki jest. A, elegancki postój numer jeden. Śmieszne. Jak się czujesz, Adrian, jadąc na Profite? Zajebiście. To jest zajebiście. Jest zajebiście. Mateo poszedł szczać. Mateusz, opowiedz nam, co? Jak się sikało. Palce lizać, kurwa. Wejmij grzyby. Wejmij te, kurwa, kuboty. Kuboty. Chwila dla debila. Chwila dla debila. Elegancko, baj, tu czuć przepustnicę, wszystko, wiesz. Precyzja chirurga. Dobra, jedziemy. 4 godzinki, parę kilometrów, tam 380 chyba. Ciśniemy, nie zwalniamy. Dobrze jest. Dobry, poproszę Big Maca, frytki, zestaw powiększony. Wiecie, jak to jest w podróży, często się je fast foody, jakieś tam złe rzeczy. No nie, nie można zjeść. My tutaj mamy, proszę bardzo, proszę o rozbliżenie na chipsy bananowe. Szkoda, że nie sponsorowane, ale zajebiste. Środek autostrady, a Mateo se wyszedł, żeby sobie wziąć monsterka. No po prostu to jest... Siema. Jesteś kochany! Kochany jesteś. Kochany debil. Masa, kochany debil. Bez kitu. Dariusz debil. To jest...
Złoty chłopak, to jest złoty chłopak. No rudy, ale no dobra, to taki rdzawy chłopak, miedziany taki lepszy, nie? Świnie do koryta. Elegancka, tłusta furia. Gdzieś tu podobno grasuje jakiś drapieżnik. To się nazywa dieta tłustej furii. Na pewno nagraj to pierdala, bo to jest... A zaraz po tym jeszcze skrupię drugiego tłuścioszka. O Jezus, no ale... Jakie to jest dobre! Jakie to jest dobre! Przemyślałeś, Matej, sytuację, nie, że idąc z wody mokrymi klapkami przez piach, one i tak będą ujebane z piachu? Tak, bo tego wyjdę na trawę. Patrzcie go. No, dobry jest, dobry jest. Einsteina wróci. Dobry jest, no. Mateusz walczy umysłem. No, myślałem, że tak fajnie otworzy. Czekaj. Elegancko jest. Masterchef jest gotowany. To jest nasz Masterchef. A to jest nasz Lil Masterchef. No, gdzieś tak. O, a co to takiego? Spożycie jest na dzisiaj przewidywane. Dzisiaj, w dzisiejszej wersji będziemy przygotować Indian curry. Zdanie prosto z Indii. Także proszę czekać na to, co z tego wyjdzie.
Tak więc robimy DLC, przepraszam, DLC o unboxing Indian Curry. Więc mamy w środku mamy jakiś taki dziwny pomarańczowy tłuszcz, nie wiem co to, mamy jakiś inny, ale proszę mi oddać obiekt nagrań. Przepraszam bardzo. Oddaj mój makaron. No nie zabieraj mi makaronu! No nie, no mało mam! No, vegetables jakieś? Vegetables? Jakieś tabletki wege chyba to są, vegetables. A ostatnie to nie wiem co to jest. Sup... co tu pisze? Sup base. Sup base. To jak się przypierdoli basem, to jest sup base, no. Także tak. I teraz po dodaniu zawartości całej do środka musimy ją nawodnić. Wtedy zajdzie reakcja chemiczna. Proszę mi zalać to. Jakie to jest dobre! Mateusz, jakie to jest dobre! Zajebiste jest! No takie dobre! Powiedział, co wiedział, kurwa. Vlogasek jest nagrywany, no Mateusz. Mateo. Hej, myszki, czas wstać. Jak można tak spać? Wasz sen już całe wieki trwa. Piękne białeczko. Widzę, że go nie zgasisz. Ja jestem diabeł. Koc, weź koc. Tak musiało być. Ej, a wyślesz mi go na mój telefon? Staraj się spieszyć. Musiało być. No i jak zawsze, jakie to jest dobre! Co gotujesz? Wodę! A co dodałeś? Soli. Witam Państwa w specjalnym wydaniu wiadomości. Dokładnie 10 minut temu nowy prezydent Polski pokazał swój terror wobec swoich mieszkańców i obywateli. Jest z nami Mateusz, jedna z ofiar. Mateusz, jak nastawiasz się na nowego prezydenta? A fajnie, nawet herbatkę sobie zrobiłem. Ból, cierpienie i pożoga. To jedyne słowa, jakie mogą określić to, co się aktualnie dzieje. Chlip! Również mogę stworzyć własny gang, jeśli to jest pasta do polskich zębów, tu polisz. Jaki jestem piękny. Nie, nie będzie tego samochodu. Wszyscy idealnie ubrani.
wszyscy do koryta. Ja, jak mędrcy do Jezuska, ja pierdzielę. Wiesz, że mogłem po prostu zrobić muzykę. Przejście graniczne w Meksyku. Lotos to nazwa miasta granicznego, wiadomo, nie? Jest taka kolejka, że w Maku trzeba oczekiwać godzinę, więc raczej nie. To jest fast food. Fast food, no. Też jestem fast. Też jestem fast, jak jestem po food. Tak to jest. I też jesteś fat. Też jestem fat. Fat food. Fat food. Bo mam grube stopy. Jakieś wiedźmińskie wynalazki trzeba zawalić, co jest rano, bo masakra jest. Babciu, to jest zajebiste. Subway zajebisty. Wpierdalaj. A Mateusz będzie dupić monsterkę. Ale zadupił. Ja cię dupię. Lately, I know that I've been missing. And I've been tripping over the wires. I let you save me, but I'm foolish. Nie, to będę młodym dziewczyną robić zdjęcia, nie? Marcin, leci do folderu praca domowa! Zrób mu test dopingowy! Ja pierdolę! Jak się czujesz, powiedz? Ja jestem zajarany, kurwa, wszystkim. Zajarany, zajebiście. A ty jak się czujesz, powiedz? No nie. Zajebiście. Burguje, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. A ty jak się czujesz, powiedz? Dobrze. No, a ja jak się czuję? Zajebiście. Wcześniej to miał Piotrasa rok temu, że tam wystarczył one shot taki, wiesz, z buta. Nie. Znany youtuber? Czy to znany raper? Slashbanger? Dawid z kolei, a Hełk Kosan, bardzo podobny. Jest ze mną pan tak zwany Wiking. Powiedz, jak się czujesz? Po 8 godzinach pociągu zajebiście, naprawdę. Nic tak nie nastawia kręgów jak siedzenia w PKP Intercity. Przyspawane rury i po prostu zero regulacji, także naprawdę. Polecam każdemu. Ból, łzy i pożoga to jedyne, co określa taką sytuację. Nie wiem, się wjebał. Kurwa. Ale tam loda wpierna. Proszę wchodzić pojedynczo na pisze. Tutaj właśnie państwo macie możliwość usłyszeć autorski kawał Maciusia. Ja mnie wiedziałem. Tu sta furia! Ale miałem 128. Było tyle wody, nie? Uwaga, proszę państwa, waga długo zastanawiała się, jaką wagę nam pokazać, ale pokazała 130 kg. Tłusta furia! Au! Ale przeciwnie jest na wagę 89. Uwaga, bo to jest kilogramy. Bardzo ważna rzecz. Ja miałem w karcie napisane, że waży 90, czyli praktycznie niewiele się zmieniło. Serduszko, tak. Mogłeś niżej zrobić, żeby o jako sutek był. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Zostałem kiedy zajebać ten. Ten specyfik. Pół godziny. Jaskółkę? Co? Jaskółkę? Jak tak, nie uważam, że naszym chłopakom brakuje ludzi, rozumiesz?
WWA. Maciuś, jakie to jest? Dobrze. Halo. Ty z nim klinczowałeś, co? Co? Tak, ale z kim? Halo. To jest w parku Szcińska. No. Maciuś, ale to jest nazwą. A to nie ja ci mówię. Ja go nie miałem. Dobra, dobra. Maciek, zerknij tu. Dobra, rozjebiesz. Ty mi ciebie sobotą, no? Ja was nie słyszę. Co? Czemu nie kopiesz go jak do tego drugiego dostać? Nie słyszę, bo. To podko, kurwa. Lowy mu napierdala i tam zajebiście to powiem. Druga runda to powinna być zaszła. Tak. Przez to wypierdolenie. Tak, tak. Staraj się go bardziej punktować, bo jak punktujesz, to chodzi. Tak. I nie spierdalaj mu, bo on ci łapie punkty na odejściu. Tak. Ja sobie więcej bronią, bo to chodzi. Tak. A ty go fajnie możesz go złapać na odejściu, ale jak ty spierdalasz, to on ci łapie na starciu. Ręce sobie oprę. Jak jesteś, kurwa... Jak jesteś, kurwa, w miejscu, to wychodzi. Sędzia Urzędu Łukasza Zwierzaka Wojciechowskiego. Nie jest w stanie kontynuować tą walkę i ją wybrał. Maciuś, pochwal się. Dobra, zawijamy. Jest po walce, już w sumie parę godzin po walce. Jest dobrze, mimo że przegrałem. Zrobiłem wywiad ze zwierzakiem, więc zobaczę, co tam u niego na kanale. Ale oprócz tego jest naprawdę ok. Będzie jeszcze lepiej. Prawdziwy Wiksapol. Reflektiert all das, was an der Elbe hier passiert. Goldener Ring, goldene Uhr, goldene Kette. Gold in meiner Fresse, bald ne goldene Toilette. Und ja, ich lass mich bisschen gehen, aber ich mach's mir nicht bequem. Und nein, ich geh' euch im Kitsch. Wszystko co poniżej to nie złoto, tylko rtęcz. Łańcuch za 40 koła. 750, a nie 585. Spanko. Dzień trzeci. Zgarniamy manaty, ogarniamy się i ciśniemy z powrotem. Co nie? Dokładnie tak. Też tak sądzę. Am. Jakie
Serio, laska sobie robi makijaż w maku. Tak więc z trzeciego dnia z powrotu nie nagraliśmy nic, bo nie ma po co nagrywać tego, co było w dniu pierwszym. I też od razu uprzedzając jakieś tam, nie wiem czy tak będzie, ale uprzedzając, jeżeli by ludzie pisali, że dlaczego jest więcej jakby samej podróży niż tego, co się działo na samej gali, to dlatego, że gala miała tak czy siak całego live'a, więc nie było po co tego pokazywać. Trochę tam pokazałem zza kulis, jak to wyglądało. I to, tak samo walki nie pokazałem, bo wszystko było na live'ie. No i też z drugiej strony tam pojechaliśmy jednak się spotkać z ziomeczkami, niektórymi głównie z KSR-u i z sierotek. No i jakoś jak tak tam chodziliśmy, bo tam byliśmy cały dzień, wiadomo, no to nikomu się nie chciało chodzić cały czas z kamerą, bo nie było po co tak naprawdę. Ale tak jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem wcześniej, bo nie wiem jaką zapowiedź tego zrobiłem, no to mówiłem, że to będzie vlog z wyjazdu, a wyjazd, czyli jakby cała otoczka tego wszystkiego, nie? Czyli nie sam event, bo na sam event mówię, był live, wszystko było na żywo i tak dalej, jest 7-godzinny zapis live'a na YouTubie. A my pokazujemy to, co się dzieje dookoła tego, jak to jest być zawodnikiem i uczestniczyć w tym wszystkim. Także takie miłe sprostowanie, uprzedzając może ewentualne zawiłości wśród osób, które to oglądają. Dziękuję, do widzenia, cześć.